Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Wszyscy chcemy zmian w życiu. Deklarujemy, tak, chcę się zmienić. Chcę, żeby mi było lepiej. Chcę zdobyć lepszą pracę. Chcę być lepszy, lepsza. Ale co za tym idzie? To chcę, to jest gdzieś tam tylko czasami czczym słowem, ponieważ za tym chcę nie idą wcale czyny. Ja tak obserwuję dziewczyny, które czasami zgłaszają się do naszej grupy, chociażby detoksowej czy jakiejkolwiek innej, które dotyczą zmian i tak właściwie chcę, ale nie chcę, bo ja chcę zmian, czyli chcę na przykład schudnąć, chcę się lepiej poczuć, chcę na przykład lepiej wyglądać, chcę mieć ładniejszą skórę, chcę być wrażliwsza, chcę być bardziej asertywna, ale już nie chcę nad tym pracować. Czyli no chcę czy nie chcę? I oczywiście znowu tutaj przychodzi nasza strefa komfortu. Strefa komfortu, która mówi, po co będziesz to wszystko robić? Przecież jest dobrze, nawet jak jest niewygodnie, nawet jak ta praca no, nie daje mi satysfakcji, to po co ją zmieniać? Po co ja mam na przykład chudnąć, skoro mi z tym moim tłuszczykiem jest dobrze? Czyli okazuje się, że mój mózg, moje ciało, nawet jak jest jakaś tam iskierka, że ja chcę coś zrobić, to za chwilę sprowadzają mnie do parteru i mówią, nie rób, nie warto, może nie chce mi się, po co ja mam się tak wysilać, jaki tak efekt będzie mierny. I okazuje się, że te nasze deklaracje czasami bardzo szybko zostają tylko i wyłącznie deklaracjami, bo jeżeli za deklaracją chcę coś zmienić, nie idą czyny, no to niestety, ale nic się nie da zrobić. I chociażbyś miała najlepszego coacha, najlepszego trenera, najlepszego terapeutę i ludzi wokół siebie, cały sztab, który chce Ci pomóc, jeżeli Ty nie zrobisz pierwszego kroku, nie zrobisz kolejnego kroku i nie zaczniesz nad tym intensywnie pracować, no to niestety zmiana nie nastąpi. Więc zastanów się, czego Ty tak właściwie chcesz? Czy chcesz coś zmienić w swoim życiu? Czy tylko tak na odczepne powiedziałeś, tak, tak, chcę, zrobię to kiedyś. Pomyśl, jaka zmiana jest Ci potrzebna teraz. Może napisz w komentarzu, a zobaczymy, co się da z tym zrobić. Miłego dnia.